W zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 w Mysłowicach odbyło się wyjątkowe spotkanie, którego tematem przewodnim była historia wielkiego patrioty, rotmistrza Witolda Pileckiego. Bohater jest postacią wyjątkową. Osobą, która związana jest z polskimi dążeniami niepodległościowymi właściwie od samego początku, od samej młodości. Pochodził z rodziny niezwykle patriotycznej, o bogatych tradycjach powstania choćby styczniowego, w którym uczestniczył jego dziadek i z represją ze strony carskich władz był właściwie związany od najmłodszych lat. Rodzina, jak podkreśliłem na początku, była mocno patriotyczna i krzewiła te postawy w młodym Pileckim. Witold Pilecki był osobą nietuzinkową, służył w wojsku, walczył z bolszewikami, między innymi w Bitwie Warszawskiej. Brał też udział w kampanii wrześniowej, potem zaangażował się w konspirację. W listopadzie 1939 roku był jednym z organizatorów Tajnej Armii Polskiej, która weszła później w skład Związku Walki Zbrojnej. Do historii przeszedł przede wszystkim za heroiczne poświęcenie, którym był dobrowolny pobyt w obozie Auschwitz. Pilecki zrobił to, by zebrać informacje o obozie i tworzyć w nim ruch oporu. Myślę, że cały czas postać rotmistrza Pileckiego, w jego życiu pojawiają się nowe wątki. Cały czas są prowadzone badania, w tej chwili jest odkrywane prawdopodobne miejsce jego pochówku, gdzie został zgładzony przez władze polsko-sowieckie. Chcieliśmy jak najwięcej takich wątków przytoczyć mieszkańcom, przypomnieć tą postać, a z drugiej strony pojawił się też pomysł, żeby ten bohater narodowy został upamiętniony tutaj na Śląsku, w Mysłowicach, w taki sposób, że być może, że na przykład mieszkańcy wyrażą też taką chęć i rondo, które się buduje tutaj w mieście Mysłowice na Morgach, może zostanie nazwane jego imieniem. Okres Polski Ludowej był okresem, w którym władze komunistycznego państwa starały się zatrzeć pamięć o wielkich bohaterach i patriotach, którzy nad swoje życie stawiali wolność i suwerenność Polski. Jak widać, po wielu latach milczenia, także mysłowiczanie chcą oddać hołd wielkim bohaterom, takim jak Witold Pilecki. Paradoksalnie, skład